Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z dr Ewą Pieczyk-Dziniewicz, politolożką, o zawetowaniu przez prezydenta ustawy Lex Czarny. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent zawetował Lex Czarny. Jak pani sądzi, czy to wynik rozmów z opozycją, a może próba wzmocnienia swojej pozycji w kontekście wojny na Ukrainie? No cóż, jakoś wynik rozmowy z opozycją na pewno. No ale druga sprawa, pan prezydent nawet sformułował to zdanie, z którym się nie sposób nie zgodzić, że teraz nie jest czas na spory, a już na pewno nie na awanturę w Sejmie, a ta ustawa jest tak kontrowersyjna, o czym wszyscy wiemy, że to tutaj nie byłoby proste, nawet gdyby stronie rządzącej, rządowej udało się tę ustawę jakoś wprowadzić. Więc wszyscy mamy czas na zastanawianie, przepraszam, muszę tutaj, co też zresztą pan prezydent podkreślił, że to jeszcze przemyśleń wymaga. I powtarzam, czas nie jest sposobny. A poza tym uchwalanie tej ustawy teraz pomiędzy wojną na Ukrainie, rozmowami z Unią Europejską i tym wszystkim, co się w świecie dzieje, byłoby bardzo niedobre, również dlatego, że wszelkie zmiany w systemie oświatowym, który zresztą u nas wstrząsany był bardzo dużymi zmianami w ciągu ostatnich lat, one naprawdę wymagają przemyślenia. Naprawdę to musi być tak, że jakiś konsensus temu towarzyszy, że wszystko jest jakoś dopowiedziane, i oby to była ustawa ostatnia, jeśli już musi być, z takich tych szybko zmiennych, których świadkami byliśmy w ciągu ostatnich lat. Bo to naprawdę, co minister to pomysł, co pomysł to rewolucja. System oświatowy naprawdę wymaga pewnej petryfikacji. To nie może być tak, że coś tu się dzieje z dnia na dzień. Minister Przemysław Czarnek skomentowałby to prezydenta w następujący sposób. To jeszcze nie koniec. Czy pani zdaniem ustawa Lex Czarnek jeszcze wróci do Sejmu? A jeżeli tak, to kiedy? Ja mam nadzieję, że nie w tym kształcie. Naprawdę, panie redaktorze, proszę państwa, ja jestem jeszcze z pokolenia latających uniwersytetów. I wiem na pewno, że jeżeli jakieś treści tam nie można było w szkole omówić, otrzymać, przedyskutować, spytać tam kogoś, i to myśmy sobie znaleźli ten filtr i naprawdę włóczyliśmy się ze studentami. I to wiem na pewno. Druga sprawa, dlaczego w ogóle wracam tam gdzieś do wspomnień, bo to właśnie wtedy, w epoce słusznie minionej, było tak, że dyrektor, no w końcu też człowiek, zwyczajnie bał się wylecieć z pracy, więc na pewne rzeczy przyzwolić. Nie mógł, nie chciał. No, nawet się nie dziwiliśmy specjalnie, bo byliśmy też świadkami takich usunięć, czy naszych nauczycieli, czy nawet dyrektorów, jedną taką pamiętam. I druga rzecz, jeżeli właściwie wszelkie decyzje dotyczące tego, jak proceduje szkoła, leżą de facto w jednym ręku, kuratora mianowicie, który wszak jest z nadania ministra i tylko jego, a pan minister, jak ogólnie wiadomo, to już jest postać polityczna i reprezentująca jakąś opcję. I rzadko zdarza się taki polityk, który no, rzeczywiście wyważa, że nawet jeśli jego opcja chce trochę inaczej, to on jednak wyważa, pamięta, że jest przede wszystkim tym naczelnym szefem edukacji. Ważna sprawa. Więc teraz wprowadzać ustawę, która mocno przypomina epokę słusznie minioną, to naprawdę jest nawet ryzykowne, bo nasza młodzież, dzieci, młodzież zwłaszcza, to jest młodzież epoki mediów i internetu. I naprawdę trudno jest ich trzymać od pewnej problematyki daleko. I może jeszcze jedna uwaga. Właśnie, dzieci, młodzież epoki mediów i internetu, w którym obok bardzo no rzeczywiście cennych różnych informacji jest olbrzymia ilość wszelkiego intelektualnego śmiecia. Niekiedy naprawdę, nie to, że kontrowersyjnego, bo to też, ale szkodliwego. I może dobrze by było, iżby szkoła była miejscem, gdzie takie, no powiedzmy, powzięte treści
można jakoś omówić, skonfrontować, gdzie tam jest ktoś rozsądny, mam na myśli nauczyciel, który jest przygotowany i gotowy do omawiania tych informacji, które nam świat przynosi. Także jakoś tak to widzę, więc naprawdę to trzeba przemyśleć. Ustawa jest kontrowersyjna. Pan prezydent no tym razem jak najsłuszniej zrobił, a że czasy, w jakich żyjemy, mu pomogły bardzo, no to rzecz druga. Bo, powtarzam jeszcze raz, nie czas na spory wewnętrzne pomiędzy nami, wtedy, kiedy de facto mamy wojnę, de facto u granic. Tak, w jaki sposób weto i sytuacja na Ukrainie mogą przykryć dotychczasowe afery PiS-u? Mogą. I kwestia na jak długo. Przecież my już w tej chwili jesteśmy, no właściwie wszyscy śledzimy, co się dzieje na Ukrainie. Media mają te no niemalże 24-godzinne programy o tym, co na Ukrainie, co w związku z tym w Unii, co u naszych przyjaciół, co w Rosji. I nawet tam się ledwo przybijają, no chociażby informacje o koronawirusie. Ile właściwie jest zachorowań, to gdzieś tam na pasku szybciutko leci, bo, no bo nastawieni jesteśmy na sprawy no, faktycznie bardzo ważne na dzisiaj i takie, które mogą bardzo zmienić nam rzeczywistość. No, ale nawet te informacje, nie ma informacji, prawie nie ma informacji o inflacji, która szaleje. I przecież ona będzie jeszcze wyższa, bo my się musimy liczyć i z tym, że mamy kilkaset tysięcy gości, jak najsłuszniej zresztą, i bardzo chcemy im pomóc i bardzo jesteśmy za, przynajmniej zdecydowana większość z nas, no ale to przecież pociąga za sobą koszta, nieprawdaż? Mam nadzieję, że jakieś rozmowy z Unią Europejską, które powinny być prowadzone, no pewnie chcielibyśmy o tym wiedzieć, to też i ustawy o pieniądzach jako żywo, jakieś tam rozmowy być powinny, bo to jest jednak duże obciążenie dla naszego i tak bardzo obciążonego budżetu. Jesteśmy też w takim momencie, kiedy płacimy podatki i też nie bardzo wiemy, ile i na jakich zasadach zapłacimy, tu też powinny się jednak władze odezwać jakoś tak bodaj uspokajająco. Tego wszystkiego prawie nie ma i w tym sensie rzeczywiście ta sytuacja geopolityczna bardzo nam taką optykę zmienia. No. I tutaj to widać, po prostu widać. I to następny dowód, że nie czas na takie głębokie zmiany w edukacji, zwłaszcza zmiany bardzo, bardzo kontrowersyjne, bo taka jest ta ustawa. A pan prezydent powiedział, że niektóre rzeczy mu się w tej ustawie podobają, inne mniej. Póki co zawetował, ale skoro powiedział, że niektóre się podobają, inne mniej i trzeba by jeszcze do tego wrócić, bo pan prezydent nawet użył takiego sformułowania, że kieruje do dalszych prac. Mówię na pamięć, ale właściwie jestem pewna, że to sformułowanie było. No to w takim razie jakaś ta ustawa w którymś momencie się pojawi. A kiedy? No to panie redaktorze, to już nawet i nie od nas do końca zależy. My wszyscy czekamy, co będzie, bo sytuacja geopolityczna bardzo, bardzo poważna. A właśnie też w kontekście sytuacji geopolitycznej, biorąc pod uwagę, jak bez sytuacji, którą obecnie mamy, jak ostry jest spór na scenie politycznej polskiej, to czy rządzący i opozycja będą w stanie współpracować? Panie redaktorze, no trzeba mieć nadzieję, no. Bo gdyby nie byli w stanie współpracować, no to trudno powiedzieć. No, upadek rządu, rewolucja. No, nie chce mi się tutaj pracować wyobraźnią. Po prostu musi się znaleźć moment na spokojne przepracowanie, bo nie dopracowanie. Naprawdę przepracowanie tej ustawy, a to na pewno wymaga czasu. No bo ta dzisiejsza, pozwolę sobie powiedzieć, jest jednak zrobiona w sposób kompletnie nieuwzględniający, no bodaj tego, że te nasze dzieci i nasza młodzież siedzą w internecie wśród natłoku
informacji rozlicznych, różnych, niekiedy no, rzeczywiście o żadnej wartości edukacyjnej, za to takiej mocno jątrzącej, no, że to trzeba jeszcze będzie przyjrzeć się, jak to będzie funkcjonowało, no bo powiedzmy ustawa, no i kuratorzy. Jak słuchałam pani kurator z Krakowa, nie chcę popularyzować nazwiska, bo nie zasługuje na to ta pani, to tak się zastanawiałam, no na pewno tam też są gdzieś rozsądni, znający się na materii edukacyjnej ludzie, nie wątpię, ale ta pani akurat nie. I być może są też i tacy kuratorzy jak ta pani, no mam graniczące z pewnością domniemanie, że z nominacji politycznych to i takie postaci tam gdzieś siedzą. A na takie postawy, jak postawa tej pani, tu mam na myśli bodaj, no, prawda, na Dziady nie chodzić, Teatr Słowackiego, czyli Słowaka w Krakowie, najlepiej zamknąć, dyrektora wyrzucić na bruk, no to naprawdę no, nie może być przyzwolenia w XXI wieku. Także również i te procedury administracyjne, i tę rolę dyrektora, tą ustawą sprowadzoną do roli administratora szkoły, no to po co się dyrektor ma nazywać? To wszystko trzeba by jeszcze przepracować, przyjrzeć się, no i pod hasłem zawrzyjmy jakiś konsensus, dyskutować dalej już w parlamencie. To naprawdę wymaga czasu. Wracając do Lex Czarnek, jak pani sądzi, czy na decyzję prezydenta mogło mieć wpływ kontrole poselskie w kuratoriach i rozmowa posłanek Koalicji Obywatelskiej z pierwszą damą, czy po prostu prezes Kaczyński stwierdził, że w sytuacji na Ukrainie lepiej zachować pragmatyzm polityczny? Myślę, że jedno i drugie jest prawdziwe. Pan prezydent na pewno też słyszał, nie mógł nie słyszeć, jakie są wobec tej ustawy zarzuty i uwagi. Pan prezydent też zorientował się, że te kontrole pokazują, że jako żywo bodaj ten argument o tym, że to tam rodzice dziesiątkami czy setkami przeciwko czemuś protestują, jest jako żywo niepoważny. No i wreszcie pan prezydent umie czytać, skoro się już tym zainteresował, to tam przecież wczytał się w różne rzeczy. Nie wątpię to, no bo to w końcu jest nasz pan prezydent, prawda? A ta druga kwestia, że faktycznie trzeba być pragmatykiem i najpierw to, co nam bezpośrednio zagraża, bądź zagrażać może, uporządkować. Mam na myśli sytuację geopolityczną, mam na myśli to, że na przykład dzisiaj jest procedowana ta ustawa o obronności, która tam nam jak gdyby i powiększy armię, i da większe pieniądze, i to zarówno tym, którzy w niej służą, jak i na sprzęt. No to wszystko jest bardzo, bardzo potrzebne i niestety ma priorytet, a może na szczęście, bo powtarzam, taka kolejna głęboka zmiana w edukacji naprawdę musi być zmianą przemyślaną. I wreszcie ostatnia uwaga, no pan prezydent też nie śledzi media, a postawa pana ministra edukacji jest tak jednoznaczna i niekiedy no naprawdę na granicy tego, co dopuszczalne w takiej rzeczywiście pragmatycznej i przyzwoitej dyskusji. Więc no, ta postawa też do zgody, czy do wspólnego przedyskutowania jakichś zmian w edukacji, no nie nakłania. Więc może i tutaj trzeba by jakiejś interwencji, w co nie wątpię. A jeszcze bym wrócił do tego, do obecnej sytuacji międzynarodowej, ale też do sytuacji, która jeszcze ma miejsce na granicy białoruskiej. Sytuacja na granicy białoruskiej była politycznym złotem dla rządzących. Czy pani zdaniem może tak samo być w przypadku wojny na Ukrainie? Panie redaktorze, no trudno jest taką tragedię nazwać złotem dla naszych rządzących. To by ich jednak nieco poniewierało i nie chcę być aż tak ostra. Ale że rzeczywiście polskie spory przybladły i że rzeczywiście rząd w tej chwili może każdą swoją niedoróbkę
jak to nie chcę powiedzieć, zwalić, więc powiem, no, uzasadniać tym, że jesteśmy wszyscy zajęci czym innym, skupieni na czym innym, to fakt. Może tak być, nie sposób nie przyjąć takiego argumentu. Zresztą już w tej chwili niekiedy no, rządzący nami odwołują się do tego, że są zajęci sprawami ważniejszymi i nie można ich pytać o te na dzisiaj faktycznie mniej istotne. Bardzo dziękuję za rozmowę.